Moi drodzy, we wczorajszym odcinku na jednym bloku zrobiliśmy automatyczną farmę trzciny cukrowej przy użyciu detektorów i dzisiaj sprawdzimy, jak ona szybko działa, jak dużo zbiera tej trzciny cukrowej oraz ile emeraldów można za to zrobić u naszych villagerów. Ja tylko przypomnę, subujcie kanał i wpadajcie na sklep www.abra. I ty. Ty, cwaniaczku, nie wiem czy zauważyłeś, ale ja przejąłem twoją wyspę. W tym momencie mob grinder należy do mnie. Ej, ja się strzału rozwalam w ogóle, co jest, słuchajcie. W tym momencie mam 46 level, a na drugim końcu naszego serwera jest właśnie automatyczna farma trzciny cukrowej. Tylko słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Na wczorajszym odcinku zauważyliśmy w 16 minucie coś takiego. Znaczy, ja tego nie zauważyłem, tylko wy mi pisaliście w komentarzach, że jest jakaś dziwna wyspa, która wygląda jak ciemna chmura i trzeba będzie, słuchajcie, na pewno tam polecieć, a Bobo nawet chyba o tym nie wiedział. Dobra, stary, patrz, gdzie jest Aberka, patrz, gdzie jest Aberka, co ty, lamusie? Będziesz się teraz, no, będziesz się teraz chować, tak? No, to się nieźle ukryłeś. To się nieźle ukryłeś. Słuchaj, ja ci chciałem powiedzieć, że mam teraz 46 level i ogólnie bardzo dobre itemki. Sami widzicie, słuchajcie, wszędzie nederytowe ochronki, wydajności, wydajności na elitrze? Co ja gadam w ogóle? Więc ja chciałem ci o kurde! Co jest? Co jest? Co ja? Nic, nic mi nie zabrałeś. Nic mi nie zabrał. Ale ja mam w ogóle w czole. Mam o kurde! Ej, ty się weź się nie odpalaj, co? O! Ale wyrwał! Ale wyrwał! Teraz chciałem ci zaproponować, że ja mogę pomóc ci z robieniem starych dobrych itemów, jakbyś chciał, nie? Patrz! O! Piszcie gratulacje w komentarzach! Rozwaliliśmy pierdzi krafta Bobżdylo! No mogę go rozwalić, czy nie mogę go rozwalić? O Jezu! No i sam wyszedł z serwera, no zabierzcie mnie stąd, no po prostu zabierzcie mnie, nie umiem strzelać z łuku. Dobrze, Bobżdylo Minecraftinio, popatrz, czy ty widzisz tutaj kwarcową chmurę? Bo ja widzę, że tam są jakieś deseczki i musimy to sprawdzić. Ale mam problem. Jak ty masz problem? Jak popiliłeś, to chyba elitne straciłem. Nie, no nie, ej, nie, słuchaj, to było... Wiesz, to sam się rozwaliłeś, stary, bo ty... Stary, zemdlałeś i zapomniałeś, stary, na pe... O, tu jest, patrz, lazuryt, tutaj są oka, te ender perełki, tutaj fajerwerki są. Wiesz, stary, na pewno ona gdzieś tu... Nie ma jej pomocy. Dobra, Bobżdyl, masz tutaj, to wypadło z ciebie, masz tutaj też to. Wiesz co, ja ci zaraz dam elytrę, no skoro, słuchajcie, straciłem mu elytrę, no to sorry, wiecie, zasady na jednym bloku są takie, że nie możemy się rozwalać na wyspie, więc trochę złama. A kto cię pytał? Kto cię pytał? Mam cię rozpapilić teraz? No to jesteś rozpapilany, No to nie, nie szczekaj tam, bo Villager Joe do ciebie przyjdzie. Bo Villager Joe przyjdzie i zrobi co dzieje? Okej, stary, masz tą elytrę, weź tam w dziupce ją, wpakuj, słuchaj. My idziemy do farmy trzciny cukrowej, słuchajcie, bo tutaj my mamy już, wiecie, połowę odcinka, a ja wam nawet tego nie mogłem jeszcze pokazać. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli chodzi o farmę kaktusów, to na pewno będę musiał tutaj levelek pozbierać, jeżeli chcemy... O, tutaj nic się nie... A, widzicie, przepaliło się trochę. Więc trzeba będzie, słuchajcie, to pozbierać, żeby wbić sobie 46 level. Ale tutaj mamy, słuchajcie, naszą farmę trzciny cukrowej. Słuchaj, tutaj jest taka akcja, że jak wyrośnie trzcina już za wysoko, to po prostu automatycznie wszystko się uruchamia. Mnie nie było tutaj, słuchajcie, jakiś czas, ale, no oczywiście, że legalne, ale słuchajcie, specjalnie awczyłem, żeby zobaczyć, działa! Patrzcie, to 4 staki trzciny cukrowej jest w jednej skrzyni, w tej skrzyni 4,5, to nawet trochę lepiej, okej, okay. A natomiast słuchajcie, 5 staków tu jest, to tutaj w ogóle jest naprawdę mocny wynik, ej, strasznie to mocne jest, no to, ej, ty to uruchomiłeś? Czy samo się uruchomiło? Tak, chciałem sprawdzić. No właśnie, bo chciałem się zapytać, czy ty to uruchomiłeś, czy samo działa, bo słuchajcie, patrzcie na to. Ja tutaj sobie poawczyłem dosłownie, nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, no ponad pół godziny na pewno tutaj awczyłem, słuchajcie, i to grubo ponad pół godziny. I patrzcie, mamy pół małej skrzynki trzciny, z której możemy zrobić przecież strasznie dużo papieru, a potem za to dostać emeraldy. Więc teraz, słuchajcie, pójdę, to wszystko ty to znowu aktywowałeś, czy samo się aktywowało? Okej, okay. Słuchajcie, pójdziemy teraz zobaczyć, ile za to dostanę emeraldów, bo tak jak mówię, mniej więcej jest to około godzina awczenia, ale dodatkowo, słuchajcie, za sekundę odpalę stoper, tak, bo będę chciał zobaczyć na koniec odcinka, słuchajcie, ile się tego tutaj ładnie zbiera. Okej, jak sami widzicie, skrzynki są puste, więc słuchajcie, odpalam stoper, a tu jest kamerka, dobra, stoper jest w tym momencie włączony i sobie to oczywiście obadamy, ale tak czy inaczej jestem naprawdę z tego zadowolony. Wiele osób pisało w komentarzach, że z obserwerami, czyli z tymi detektorami, raczej ta farma działać nie będzie, ale Bobo w ogóle jak wszedł tutaj na serwer,
serwer, a on akurat najlepiej ogarnia redstone z nas wszystkich, to od razu wiedział, że to zadziała. Więc ja nie wiem, słuchajcie, być może to jest kwestia tego, że kiedyś na starszych wersjach Minecrafta to nie działało, albo bo jest dość nowy w Minecrafcie i jakby on to ogarnia. Nie wiem, nie wiem. On co w ogóle jest dziwny. Ty, no gościu, możesz przestać do mnie... Ale słuchaj, bo ty nawet nie masz klaty. Wiesz, że ja mogę cię w tej... O kurde! Nie! Z 46 level... Nie, nie zginę z 4. No strzel, śmiało. Jest szyba. Podejdź bliżej. No dobra, no dawaj, no. O kurde, dobra, jednak trafia, no ale stary, ty mi tutaj nic nie zrobisz, ty naprawdę myślisz, że ja się dam rozwalić z 40... No to dawaj w takim razie, no to chodź w takim razie, no byłeś taki cwany, no to chodź, jesteś jeszcze rozwalany, ja jesteś teraz Bob Zdyl rozwalony, ale został rozklepany, tak chciał się klepać, a sam został rozwalony. Ej, dobra, to weź pójść tam na tą farmę trzciny cukrowej, stary, żeby tam się czanki ładu... No, ty chcesz się naprawdę klepać? O kurde, no nie, jak ja cię zaraz wyjaśnię, jak ty zaraz jesteś wyjaśniany, patrz to, znowu będzie rozwalony, Nie wierzę, ej, w nieskończoność mogę to robić, to mi się nigdy nie znudzi. Dobrze, w takim razie bardzo cię prosimy, Bobo, żebyś poszedł tam. No jakie nogawice kilo? Na wyższym piętrze prawdopodobnie zostało, wiesz, tak mi się wydaje. Dobra, ja tak czy inaczej muszę sprzedać to villagerom, żeby zobaczyć, ile za to dostanę emeraldów, a sprzedajemy to, słuchajcie, u kartograferów. Dobra, w tym momencie, słuchajcie, mamy 3 emeraldy, w tym momencie mamy 6, 9, tutaj będzie 12, słuchajcie, 15, 16, dobra, on maksymalnie chce 16, no to ten następny villager prawdopodobnie też będzie chciał tylko 16. Oczywiście trzeba pamiętać, że słuchajcie, ja mogę u nich sprzedawać także szyby, no nie? Ale my póki co chcemy tylko sprawdzić, ile emeraldów leci, słuchajcie, z tej farmy. Póki co 32 emeraldy i zostało mi, słuchajcie, jeszcze w tym momencie, no, 4,5 staka kartek. Natomiast, słuchajcie, ja mówiłem, że chciałbym tutaj, a w sumie nie wiem, czy zdążyłem nawet to powiedzieć. Chciałem, słuchajcie, pomóc Bobo z itemkami, bo sami widzieliście, że Bobo nawet nie ma sensownej klaty i nie ma hełmu. Więc chciałem, słuchajcie, mu zaoferować, że pomogę mu zrobić jakieś itemki, bo mamy naprawę, mamy niezniszczalność u villagerów. Tutaj mamy, słuchajcie, też naprawę. Mamy ostrość 5, płomień, no wiecie, naprawdę są spoko rzeczy. Ale, słuchajcie, my będziemy dzisiaj ewoluować prawdopodobnie te itemki, słuchajcie, z tych oto dwóch panów. No bo, aha, dobra, widzę, że w sumie jednak nie za bardzo, bo oni nic nie dają. Znaczy, dobra, możemy hełmik zrobić i możemy fajne budki zrobić, Bobo, i możemy fajne spodenki zrobić, Bobo. Natomiast tutaj tak, słuchajcie, no ta klata nie, niestety klata to nie siądzie. Dobra, słuchajcie, ja tylko jedyne co, to muszę ogarnąć sobie książeczki. Ja nie pamiętam, gdzie miałem książki nawet. Dobrze, skoro nie mamy książek, to po prostu, słuchajcie, je zrobimy. Już zbiorę tą trzcinę cukrową, żeby faktycznie sprawdzać, ile tam emeraldów dostaniemy z tamtej farmy, no nie? Jakby nie chcę po prostu tamtego papieru wykorzystywać. Musimy też, słuchajcie, ubić trochę krówek albo po prostu wziąć skórę, no bo tej skóry mamy tutaj naprawdę całkiem sporo. I słuchajcie, zrobimy coś takiego, że ja zaraz też kupię w ogóle u tamtego typa na przykład klatę i ją włożę do tamtego enchantu. Tak mi się wydaje, że to może być, słuchajcie, bardzo dobre rozwiązanie, zamiast tracić po prostu diaksy. Dobra, słuchajcie, teraz tworzymy z tego papier. Okej, dużo papieru sobie tutaj ładnie, pięknie tworzymy. Okej, teraz zrobimy sobie tak. Okej, i żeby nie wymieszać, słuchajcie, tego, to jest najważniejsze, żeby tego, słuchajcie, tutaj nie wymieszać, to robimy tak. Tutaj robimy książeczki, tutaj robimy, słuchajcie, więcej książeczek, robimy więcej książeczek i robimy więcej książeczek. Dobra, wyrzucam te dwie trzciny i 41 skóry tutaj sobie ładnie, pięknie, słuchajcie, odkładamy teraz w tym momencie. Ale, słuchajcie, na naszym stoperze mamy 5,5... Kurde, znowu pokazuję do złej kamerki. 5,5 minuty, więc teraz wejdziemy tam i zobaczymy, czy coś, słuchajcie, się zebrało. Bo jak tutaj, no, go poprosiłem, odpala się właśnie, chciałem pytać, bo patrz, na przykład tutaj urosło, nie? Tutaj urosło, tutaj, słuchajcie, też urosło, więc teoretycznie po to powinno się odpalać, ale nie wiem, czy to się jeszcze zebrało, bo wiecie, żeby to się odpaliło... Zebrało się kilkanaście. Dobra, to zobaczymy. To nie jest możliwe. A ile jest? To nie jest możliwe. Słuchajcie, trochę się chyba nie dogadaliśmy z Bobo, bo mam wrażenie, że Bobo mnie sprankował i dorzucił tutaj, słuchajcie, trzcinę cukrową. Jakby trochę nie kumam, słuchajcie. No bo ja nie wiem, ile on wrzucił, słuchajcie. Ja cię kręcę, to ja tu odpalam stoper, żeby to wszystko zmierzyć. Dobra, słuchajcie, w takim razie teraz to zabieram. Teraz to, stary, zabieram i robimy teraz tak. Stopuję stoper, resetuję, wystartowałem. Słuchaj, nic nie wrzucaj, proszę cię. Nie wrzucaj nic. I teraz po prostu tutaj zostań, żeby sama ta farma się tutaj respiła. No bo patrz, naprawdę dużo tego urosło, no nie? I niech to się samo po prostu pozbiera. Dobra, możemy się tak umówić? Dobra, no bo wiecie, ogólnie ta trzcina nie rośnie aż tak... Co? Tak czy inaczej, słuchajcie, ja się wbijam tutaj oczywiście do moich villagerów i oczywiście będę chciał im sprzedać teraz więcej tego papieru, żeby zobaczyć, ile tych emeraldów, słuchajcie, dało się tutaj zrobić. Oni dalej nie chcą, okej, nie chcą, w porządku, nie mam, słuchajcie, z tym żadnego problemu. Podbijemy sobie tutaj do tych villagerów i właśnie spróbujemy zrobić te itemki dla Bobo, tak jak już opowiadałem. Czyli, na pewno tak, ochrona przed ogniem na klacie nam się nie przyda, ale te spodenki są spoko. Ty, Bobo, mówiłeś, że czego ty nie masz dobrego, że ty nie masz dobrych... W sumie nic nie masz dobrego, tak? Dobrze usłyszałem, czy jak to było? No, tak może być. O kurde, wydałem emeraldy.
które miałem liczyć. Ja cię kręcę, no ale dobra, wiem, że słuchajcie, było 32, wiem, że było 32. Ale powiedz mi jeszcze raz. Klaty najlepiej i głowę. Dobra, głowę chcesz nową? No tak, bo ty masz przecież pusty łeb, ja zapomniałam, głupia. No. Dobra, słuchajcie, tutaj tak, mamy ochronkę 2, niezniszczalność 3, spoko, to by była ochronkę, na razie zrobimy mu ochronkę 3, no co za dużo, to niezdrowo, dobra. Buty masz dobre? Nie masz butów dobrych. No, mogą być lepsze. Dobra, i tutaj tak, hełmik też na ochronkę, dobra, no to w takim razie, słuchajcie. A dasz mi tą odporność na pociski? A do tego to ci na pewno nie dam. Ty masz dobrze u swojego villagera, to możesz samemu sobie zrobić, nie? O, to co, da się zrobić 4-3 i jest ochronka? Przecież 4-3 to już jest ochronka. Ale takie na pociski. A nie. Ochrony się ze sobą nie łączą. Ochrona przed wybuchem nie łączy się z ochroną przed pociskami, nie łączy się ze zwykłą ochroną i tak dalej. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję. O, tu są w ogóle hełmy. O kurde, tu są dobre hełmy. Można by je poenchant. Tu patrzcie, jakie hełmy. Ja zapomniałem, że takie itemy nawet mam. A w ogóle, słuchajcie, nie wiem, czy wy wiecie, ale ja przecież na swoim diamentowym mieczu nawet nie mam, słuchajcie, ostrości 5, więc muszę zaraz wrócić się do villagera i samemu sobie to kupić, a potem dodać sztabkę nederytu. Ale niestety, słuchajcie, nie mam nederytu, bo mam tylko 2 pradawne zgliszcze, więc tym też musimy się dzisiaj zająć. Dobra, w takim razie, słuchajcie, ja na pewno będę chciał łączyć te itemy, ale chciałem właśnie też zrobić tą klatę dla Bobo, więc disenchantujemy ją i zobaczymy, co tutaj się... O Jezu, ochrona przed ogniem. Nie, no autentycznie nie, a na księżyczce pogromca nieumarłych. Czy może być go... Nie, nie może być prawdopodobnie go. Dobra, okej, w takim razie, słuchajcie, podbijemy sobie do kowadła i zaczniemy sobie łączyć te itemy. Na początek, słuchajcie, zrobimy Bobo właśnie takie nogawice. Ochrona 3, niezniszczalność 3. Wydaje mi się, że spoko. I teraz, kowadło nam pękło. Naprawdę kowadło nam się zniszczy. Jezu, nie, no nie wierzę. Dobra, ale ja miałem żelazo, ale zużyliśmy wszystko na farmę. Naprawdę. Ale dobra, wbijemy się, słuchajcie, tutaj do Bobżdyla. Z tego co wiem, on, słuchajcie, kowadełko miał. Tutaj chyba na górze było kowadło. O, jest kowadło, dobra, jest kowadło. A wiecie, pracujemy teraz jakby w interesie Bobo, więc on chyba się, no, chyba się nie obrazisz, nie? Skoro jakby ci teraz pomagam, no nie? Ochronkę 3. Dobra, tutaj oczywiście zaraz zrobimy ochronkę 4, ale tak jak wspominałem, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze do tego wszystkiego zrobić sobie u siebie tą ostrość na mieczyk, ale mamy 4 minuty, słuchajcie, na naszym stoperze, więc wbiję się tutaj i zobaczę, czy faktycznie coś tutaj nam fajnego wpadło. Ej, dobrze, to bardzo szybko rośnie, albo mi się tylko wydaje, stary. A co się, bo ja tam nie płacę za bardzo. Nie, no bo kurde, naprawdę, patrzcie, cały czas to rośnie. Okej, słuchajcie, nie wiem jak to oceniać. Patrzcie, tutaj jest 22 trzciny cukrowej, więc naprawdę całkiem sporo, a tutaj jest 13. No, więc to jest klasa, mega nie. Dziwne. Po tej stronie, słuchajcie, akurat nie widziałem ile... 12. Ej, czyli słuchajcie, tak jakby... Patrz, jeżeli tu było 12, a tu było 13, to powinno być w tej Nie, no dobra, może po prostu tak się złożyło, że tam było dużo więcej wyrośnięte, kiedy akurat, wiecie, teraz przyszedłem. Ale w każdym razie, to było chyba 40, słuchajcie, łącznie. Było teraz 45 trzciny cukrowej w 5 minut, więc jakoś tak strasznie dużo, słuchajcie. Nie wiem tylko, czy Bobo mnie prankuje i czy on wyrzuca, czy nie, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Okej, ja natomiast, słuchajcie, zmierzam tutaj oczywiście do moich villagerów, żeby, tak jak mówiłem, słuchajcie, kupić tą ostrość, bo tutaj, słuchajcie, wiem, że gość sprzedaje właśnie ostrość 5, więc sobie tutaj ładnie kupujemy, no co prawda 19 emeraldów, no ale takie życie. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy chwilę później i mogę porobić sobie więcej emeraldów u naszych villagerów. Ja wspominałem, że było 32, prawda? Były, słuchajcie, 32. O Jezu, teraz kupię, ale za trójkę. Czyli było 40, czyli słuchajcie, teraz musiało być 40, bo tutaj da się tylko 3, prawda? Raz, dwa, trzy, dobrze, okej, czyli teraz kolejne 6, tutaj słuchajcie 9, 12, 15, okej, nie mamy więcej, czyli słuchajcie, to będzie 47 emeraldów, udało nam się, słuchajcie, zrobić z tego, co zebraliśmy na początku tamtego odcinka. Znaczy, tego odcinka. Okej, mamy także, słuchajcie, tutaj problem z tą ochronką, bo potrzebujemy... Aha, dobra, da się już u nich kupować, no zapomniałem, no to spoko, teraz to sobie połączymy. Natomiast, słuchajcie, klata, no ta klata pozostawia wiele do życzenia, a spodenki, słuchajcie, tutaj wyglądają następująco. Mam na to emeraldy, dobra, zrobimy to dla Bobżdyla. Bobżdyl, naprawdę sporo emeraldów mi tutaj schodzi, no ale dbasz o moją farmę, teraz pilnujesz, aby tam się ładowały te wszystkie czanki, więc chyba nie mam... No co, no, że co jest? Ej, dobra, Bobżdyl, słuchaj, ja ci mogę tak, ja ci mogę zrobić zbrojkę, która będzie naprawdę mocna. Zaraz ci w ogóle powiem, co to będzie, ale pod jednym warunkiem, dobra? Jaki? Stary, potrzebuję, żebyś opowiedział mi 2 strasznie śmieszne żarty, okej?
Dobra, ja tutaj już łączę rzeczy w kowadle, więc stary, czekam na twoje żarty i a wtedy takie stary. Mają być doble? Ale takie naprawdę muszą być mocne, stary. Takie naprawdę potężne muszą być te żarciki. Dobra, ochrona 4, słuchajcie, tutaj na chomik wlatuje. Tutaj łączymy jeszcze. Co my łączymy? Nie to. Łączymy, słuchajcie, to. Okej, i teraz będziemy chcieli połączyć to. To daje 12 leveli. Oczywiście tego póki co nie mam, ale zaraz to zrobimy. Ale słuchajcie, jeszcze tutaj sprawdzamy na mieczyku. 5 leveli kosztuje dosłownie. I będę miał wtedy szerokie ostrze 3, będę miał ostrość 5, będę miał odrzut 2. Naprawę i niezniszczalność, więc całkiem nie najgorzej. To w takim razie, wiecie co, przerobię sobie powiedz to właśnie na... O, dobra, słuchajcie, każdy zamienia się w słuch. Każdy zamienia się w słuch. Dawaj, no. Powiedz mi imię greckiego boga czystości. Ja to znam, czekaj, ja to znam. Jezu, to w podstawówce się opowiadało. Grecki bóg... Nie mów. Jeżeli wy znacie, to napiszcie w... Czekaj. Grecki bóg czystości. No. I Domestos! Ej, to jest strasznie mocne! Ja cię kręcę, Domestos! Ej, nie, dobra. Dawaj stary, kolejny, no. Dobra, to poczekaj, muszę znaleźć. Ja ją przyzywające delfina! Co jest? Ale padaka! Ej, stary, chcesz delfina u siebie na wyspie? Nie wiem. Aha, dobra, no to dawaj, stary. W ogóle dawno bloków nie kopałem, muszę kopać bloki. A ty dawaj to opowiadaj, te żarciki, jedzie. Dlaczego Vulcan dostał piątkę na lekcji? Jeszcze raz, kto dostał piątkę na lekcji? Dlaczego Vulcan dostał piątkę na lekcji? Vulcan, czekajcie. Dlaczego Vulcan dostał piątkę na lekcji? Co robi Vulcan? Vulcan ma, nie wiem, erupcję, wybucha. Ale to co, że wy... Nie, no bo wybuch na lekcji? Nie. Chwila, sekundę. Dlaczego Vulcan dostał piątkę na lekcji? Co się robi na lekcji? Dobrze się odpowiada? A, bo był czynny? Bo brał czynny udział? Bo był aktywny! Bo... Jezu! Ej, dawaj jeszcze jeden żart, bo ja tutaj ich dokopuję do... Jeszcze 40 bloków muszę wykopać. Dawaj, jeszcze jeden żart! Vulcan był aktywny, nie! Za mocne! Dawaj. Nazywa się bilet do kibla. Jak nazywa się bilet do kibla? O, diaks! Jak nazywa się bilet do kibla? Najlepsze. Czekaj. No kibel, co się robi w kiblu? No się sra i tak dalej. Nie, bo to musi być jakieś takie, to musi być jakaś mocna rzecz. Jak nazywa się bilet do kibla? Stary. Czekaj. Kibel. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Kupon! Od kupy. Kupon? Naprawdę? No. Jezus, nie. Nie, no zobacz. Ej, dobra, strasznie. A dawaj, masz coś jeszcze? Dobra, poczekaj. Ej, kupon. Ej, dobra, dobiłem 1100 bloków. Lecę tutaj po lewe. Kupon. Dobra, słuchajcie, Bobo szuka kolejnych żartów, a ja idę, słuchajcie, sprzedać kolejną partię papieru u villagerów, aby zrobić sobie level. Wiadomo, oczywiście, to jest mega, mega potrzebne. A, i tam chyba jak kopałem bloki, to niestety, słuchajcie, zostawiłem żelazo, a ja przecież nie mam kowadła, więc dobrze byłoby, słuchajcie, to ogarnąć. No niestety, dobra, dawaj, no opowiadaj, bo widzę, że tutaj się zaśmiałeś, więc chyba coś masz. Dlaczego Julii złamała nogę, grabiąc liście? Dlaczego Julii złamała nogę, grabiąc liście? No. Czekaj, no złamała nogę, grabiąc liście, to nie ma sensu. Chwila, moment. Nie, naprawdę nie wiem, ale tak totalnie bez beki, stary, nie wiem. Dawaj, bo powiedz mi. Bo spadła z drzewa. Czy naprawdę ty mówisz, że Juli grabiła liście, siedząc na drzewie? Co? Nie, żart jest dla tego blondynka, ale nie jestem, no. Ej, strasznie mocne! Ej, skumałem to dopiero teraz, że blondynka grabiła liście na drzewie. Jezu, nie! Nie, ej, nie, ja nie chcę wiedzieć. Dlaczego Napoleon szedł po schodach? Chwilę, dlaczego Napoleon szedł po schodach? Napoleon. Czekaj. To może być coś z nazwą, że nazwa Napoleon. Chwila. Napoleon zszedł po schodach? No. Nie, naprawdę nie wiem, stary. Naprawdę nie wiem. Dawaj. Ale... Naprawdę? Ej, Napoleon Bonaparte. Naprawdę. Bonaparte. Nie, naprawdę za mocne są te żarty. Ej, strasznie mocne to jest. Ej, podoba się. O, to jest coś fajne. No to dawaj, jak masz to, dawaj. Ulubiony lek terrorysty. Okej, dobra, stary, nie wiem. Jaki? I bum! Że wybu... I to cię bawi? I to, no. I ty uważasz, że to jest zabawne akurat? To no naprawdę tak. Uważasz za zabawne? Koksowo.
nie bardzo to jest zabawne. Nie powinno się z tego śmiać. Stary, przecież ja cię adoptowałem razem z Julią. Jak ja cię wychowywałem? Nie tak cię wychowywałem. Człowiek, który liże parę wodną. Da się lizać parę wodną? No, widocznie się da. Nie da się lizać Czekaj, człowiek, który liże parę... Dobra, nie wiem, dawaj. Paralizator! No faktycznie, człowiek! No faktycznie! Dobra, Bobrzdyl, ja mam dla ciebie tutaj bojowe zadanie. Przyniosłem ci fajne itemki. Patrz, hełmik ochrona 4, spodenki ochrona 4, niezniszczalność 3 i na klacie w sumie nic. Więc słuchaj, możesz sobie tutaj to wziąć. Śmiało, to jest oczywiście prezent dla ciebie. I mam stary dla ciebie także delfina. Proszę. Dziękuję. Delfin dla ciebie. Ej, a wiesz jak robią delfiny? Wiesz jak robią delfiny? Wiem. No to jak robią? Ty mi powiedz. Trrr. No ej, robi tak, na pewno słyszysz takie No a nie robią tak? Dobra, no, chodź tutaj, takie... chodź. Takie no zrobił, o zrobił. No słyszałeś to na pewno, czy nie no, słyszałeś? Tak, tak, dobra, słyszałem. Aktywuj w takim razie to tutaj stare. A tutaj, czekaj, może też tutaj. A dobra, to się aktywuje, dobra, pozbieram to i ja muszę iść po nederyt, ewidentnie po nederyt. Dobra, ile tego wpadło? 18, 19, tutaj 18 i tutaj słuchajcie, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bo ogólnie ci tu się nie zbiera, też chciałbym zauważyć. Aha, faktycznie, ej, tu 30 nagle się zrobiło. A tu jest 8, no. Ej, dobra, faktycznie, tu się trochę tego zbiera, poczekaj, kiedy nie patrzę, no. A nie wyzbierało, bo zostało obok. Okej, no właśnie widzę, ej, ale tu spoko działa ta farma nawet. Dobra, Bobrzdyl, musimy pójść do Netheru, bo potrzebuję dwa pradawne zgliszcza. To naprawdę jest na tyle mało, że jesteśmy w stanie to znaleźć dosłownie w 5 minut, a przynajmniej a tak mi się wydaje. Zrobić, stary, żeby zrobić... Zbloje? Nie, żeby zrobić... Tobie? Przecież ja ci już takie rzeczy zrobiłem teraz i ty jeszcze chcesz więcej? No nie gadaj. No ty co, ty wstydu człowieku nie ja masz? Lubię gadać. Aha, dobra, bo wiesz, ja muszę dodać to nederyt na mój... zgniłe jajo. Ty, no to wiesz, że ja mogę cię rozwalić łukiem, nie? Wiesz o tym? Oj. Dobra, nie, no już ty teraz nie rozwalam. Już stop, już no cię nie rozwalam, już powiedziałem, że jesteśmy dobrymi ziomkami, teraz tak? Teraz ja mam seta, to mnie rozwalisz. Dobra, to... Ej, w sumie... Chciałem powiedzieć, że nie masz seta, ale przecież ja ci go dałem, więc trochę tak... Ej, dobra, dwa pradawne zgliszcza, to naprawdę nie jest dużo, stary. Jakbyś znalazł, to możesz mi, wiesz, w zamian za to, że ja ci zbrojkę zrobię, to mógłbyś dać to jedno, nie? A może dwójeczkę znajdziesz? Nie? Nie dasz mi? Zastanowię się. No ale to ja ci robię seta, a ty nie chcesz aberce biednemu ja dać w potrzebie. Chwilę. No dobra, no, no, ale a kto trzcina, pytał? Ale trzcina, a cały setcik... A taki, jak to cały set? No prawie cały set ci dałem, nie? Seti. No ale stary, dałem ci naprawdę mocne itemy i ty nie chcesz nederytu dać. A znalazłeś w ogóle nederyt? Bo ja patrzę, jeszcze nie znalazłem. No jest, mam pół staka. Ty, ale wiesz, że my jesteśmy w Netherze od minuty. A, no to jednak nie mam wcale. No to, super, coś tak czułem, coś tak czułem. Ej, dobra, tutaj są te spaleniska, słuchajcie, jak z agentem szukaliśmy nederyty przy pomocy wybuchających łóżek. Ej, ale to możemy się umówić, że wiesz co, jakbyś znalazł przypadkiem nederyt, to on jest mój, bo ja go zostawiłem po prostu, wiesz? I zapomniałem go odebrać. A, to ci powiem, gdzie będzie. Ale to możesz go zebrać i po prostu mi dać, wiesz, rozumiesz, nie? No, dobra. Nie zrobimy tak? Może zrobimy? No to czekaj, ja tutaj szukam, stary, ja tutaj szukam. Jestem w ogóle na 12 kratce, a ty na której kopiesz? O, mam! Masz? Jedną sztukę. Jedną? No dobra, no to stary możesz wykopać i jak będziesz dobrą kolegą, to dasz berce. Dobra. Wiesz, a ty nie. Musisz ty znalazłeś, czy nie? No, no ale ty dobrze wiesz, że ja nie mam szczęścia do nederytu ostatnimi czasy, no nie? Ale wiesz, bo wiesz jak to jest, ja kiedyś kopałem dużo nederytu, ja się znałem. Ja byłem takim szefem, który zna się na nederycie, ale... No, ślata tato. Ostatnio nie praktykuję za bardzo, wiesz, jakoś tak nie wychodzi. Ślata tato. No, no nie mam, no nie mam, no przez... O kurde, jeszcze się jaram tutaj. No nie, błagam, bo kurde, nie. Oj. Ale... Dlaczego? Słuchajcie, nie mam dobrych wieści. Nie mam dobrych wieści, słuchajcie, bo tutaj przyszedłem z Bobo i jedyne, co się uratowało, no to tak, secik, bo jest nederytowy, łuk się uratował, słuchajcie, kilof też, ale miecza, którego miałem zrobić właśnie. Albo elytra. Tego nie ma, jakby... No chyba mam, słuchajcie, co niestety zbierać. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i wpadajcie na sklep. www.abraety, są kozackie koszulki, bluzy i wiele więcej. Pierwszalnika w opisie. Trzymajcie się, elo.